Witam bardzo serdecznie. Kolejne spotkanie, zaczynając od moich ulic. Bardzo Wam dziękuję za obecność. I rozpocznę dzisiaj od historii. Ostatnio spotkałem znajomą studentkę z Wrocławia. W pewnym momencie zaczęła opowiadać o temacie swojej pracy licencjackiej. Droga terenowa z wykorzystaniem rowerów, z wykorzystaniem kajaków. Droga rowerowa rozpoczynająca się w Kępnie, prowadząca przez Ostrzeszów i kończąca się w Ostrowie Wielkopolskim. Nigdy nie byłem w tych miejscowościach. Co najwyżej przejeżdżałem przez Kępno, wiedziałem, że to jest jeden z dwóch w Polsce dwupoziomowych dworców kolejowych. Bardzo bym chętnie kiedyś odwiedził Ostrzeszów, Kępno, Ostrów Wielkopolski, popłynął rzeką prostą. Słuchałem z ogromnym zainteresowaniem i ciekawością. I trochę o tym są te nasze rekolekcje. Skoro ja jestem w stanie tak się zafascynować tymi miejscowościami, naszymi, waszymi ulicami, tematami pracy licencjackiej, to o ileż bardziej Jezus, który ze mną chodzi po moich ulicach i w ramach tego spacerowania nagle odkrywam, że to są też Jego ulice, bo przecież gdzie mieszkasz, nauczycielu, jak zapytali uczniowie Jana, on powiedział, chodźcie i zobaczycie. I nagle odkrywamy, że on mieszka nigdzie, nie ma głowy, gdzie skłonić. Ptaki mają gniazda, lisy mają nory, a Syn Człowieczy nie ma swojego miejsca. Równocześnie mieszka wszędzie. Jeżeli chcesz, to przez wiarę mieszkam u Ciebie. Moje ulice są Jego ulicami. Nazwałem Was przyjaciółmi. Zaprzyjaźniamy się, upodabniamy do Jezusa i nagle dalej odkrywam, że również elementy mojej codzienności, nie tylko ulice, ale stół, to krzesło, te kwiaty, parapet, obraz, ściany, podłoga, to są elementy też Jego codzienności. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o takim dla mnie ważnym wątku medytacji, ukochanej Ewangelii. To jest Ewangelia, nazywam ją nasycenia. Klasycznie jest nazywana Ewangelią rozmnożenia chleba. Dlaczego jest moją ukochaną Ewangelią? Ponieważ mam z nią duże kłopoty. Trochę mi trudno sobie wyobrazić, jak to jest, że było 5 chlebów i nagle one zostały rozmnożone. Ja tego po prostu nie widzę i dlatego być może co jakiś czas zawsze do mnie ta Ewangelia wróci i zaprosi do tego, żebym tak naprawdę o niej opowiadał. Ewangelia nasycenia. Co tam się wtedy dokonało? Jezus z uczniami odpływał na miejsce pustynne, żeby oni mogli odpocząć, bo tylu było ludzi, że nie znajdowali czasu na posiłek. Ale ludzie zobaczyli, że oni odpływają i pobiegli za nimi. I zanim przypłynęli, no to już tam znajdowały się ogromne tłumy. I Jezus, jak zobaczył te tłumy, to się ulitował, wzruszył się wewnętrznie, ponieważ oni byli jak owce nie mające pasterza, tacy porzuceni, trochę jak sieroty. Zajął się nim i zaczął ich nauczać słowem, to znaczy zaopiekował się. I oni nagle dzięki temu słowu znaleźli się u siebie, zaczęli odkrywać swoją tożsamość, dobrze się czuli. I teraz można byłoby, zawsze tak mówię przy okazji tej Ewangelii, zakończyć to spotkanie. No, są zaopiekowani, są w domu słowa, a jednak, to zadziwiające, Jezus mówi, to są dwie wersje u Marka. Pierwsze rozmnożenie, drugie, więc trochę razem je łączę. Żal mi tego tłumu, bo już 3 dni trwają przy mnie, jak ich puszczę zgłodniałych, no to zasłabną w drodze do swoich własnych domów, na swoje ulice. I mówi do uczniów, żeby ich nakarmili. To jest przedziwne słowo. Nie tylko karmi ich słowem właśnie, ale postanawia i pragnie, troszczy się o ich ciało, czyli właśnie o ich codzienność. I znowu możemy sobie wyobrażać Bóg Wszechmogący. On przecież mógł ich nakarmić tylko słowem. Nie każdym je tylko chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. A jednak Jezus rozmnaża chleb i rozmnaża ryby i daje przez uczniów, tym zgromadzonym, żeby mogli się najeść po prostu, żeby ich ciało również odpoczęło. Dba o ich ciało. I to oczywiście są elementy w tym opowiadaniu ukryte, wskazujące na mszę świętą, na Eucharystię,
Bo co zrobił Jezus, jak wziął te 5 chlebów i 2 ryby, które przynieśli mu uczniowie? On najpierw odmówił modlitwę dziękczynną nad nimi, potem pobłogosławił i rozdawał. Dokładnie to się dzieje w mszy świętej, kiedy przynosimy chleb i przynosimy wino. Jest dziękowanie, jest pobłogosławienie, jest rozdawanie. I kiedy rozmyślam o Ewangelii nasycenia i idę dzięki tej Ewangelii do wyobrażania sobie mszy świętej, to dla mnie bardzo ważne jest w mszy świętej właśnie to, że ona przez komunię z ciałem i krwią Jezusa karmi naszą codzienność, to, co jest naszą materialnością. Te moje ulice, również ten mój stół, ten parapet, te kwiaty, te ściany, te podłogi. Jezus troszczy się o moje ciało, o ciało mojej codzienności. To jest bardzo ważne przesłanie i medytacja, ponieważ ciało od samego początku i wiary Izraela i potem wiary chrześcijańskiej, ono sprawia trochę kłopotów. A zwłaszcza sprawia kłopoty ludziom, którzy są szlachetni bardzo, tęsknią za przyjaźnią z Jezusem, tęsknią za spotkaniem z Bogiem. No i nagle się okazuje, że z ciała też pochodzi mnóstwo słabości. Ciało czasami sprawia, no może nie ono sprawia, nie wiadomo co, bo Jezus mówi, to bardziej nasze wnętrze sprawia, ale poprzez ciało przychodzą pokusy i my upadamy. I co jakiś czas wraca taki pomysł, on się pojawił już u początku naszej wiary, u początku chrześcijaństwa. Związany był z tak zwanymi gnostykami. Gnoza to znaczy poznanie. I ci ludzie, doświadczając słabości ciała, a równocześnie tęskniąc bardzo za Bogiem i za spotkaniem z Nim, oni stwierdzili, że ciało trzeba w drodze do Boga porzucić. Że ciało nie dostąpi zbawienia, bo ciało przeszkadza w drodze do Boga. I wtedy ojcowie Kościoła, ci, którzy budowali fundamenty naszej wiary, między innymi taki człowiek, którego niezwykle lubię, święty Ireneusz z Lyonu, powiedzieli, jeżeli ciało nie dostępuje zbawienia, to kielich, z którego pijemy podczas mszy świętej, nie jest uczestnictwem w krwi Jezusa. Chleb, który spożywamy podczas mszy świętej, nie jest uczestnictwem w Jego ciele. To jest bardzo ważne słowo, ponieważ jak Ireneusz i inni ojcowie mówili, my w drodze do Boga nie porzucamy naszego ciała, nie porzucamy stołu, parapetu, kwiatów, tych ścian, tej podłogi, tego kubka z herbatą, wszystkiego, co stanowi moją codzienność, co buduje moją ulicę, moje mieszkanie z Jezusem. Chociaż czasami poprzez ciało przychodzi słabość, przychodzi pokusa i czasami popełniamy grzech, który dotyczy cielesności, to nie porzucamy ciała. Jezus to ciało miłuje, to ciało karmi i my, przynosząc je do Jezusa i razem z Nim mieszkając i zaprzyjaźniając się z Jezusem, karmimy Eucharystią nasze ciało, naszą codzienność, moje i wasze ulice, marząc o tym, co było marzeniem ojców Kościoła, to jest takie przepiękne słowo przebóstwienie, to znaczy rozświetlenie, przemiana, że to ciało i ta codzienność moja i ta moja ulica dzięki Jezusowi i dzięki Eucharystii, którą On nasyca właśnie moją codzienność i moje ciało, one się przemieniają, rozświetlają i stają się coraz piękniejsze, zaczynając od moich ulic.